Cześć wszystkim z tej strony Brok, zapraszam do oglądania kolejnego epizodu z cyklu Gramy Wy, Scrolls. W ostatnim odcinku ukończyłem dwie kolejne próby, dziś będą kolejne dwie. Co w tej mamy? Kolejne 5 życia tylko, oczywiście 3 tutaj, idole trzeba zniszczyć i zaczyna przeciwnik z rycerzem. Uczniem czy nauczycielem i honorowym generałem. 250 za tę próbę nagrody, czyli dwie jednostki. Ci są mocni, oj, bardzo mocni bym powiedział. A ja mam dwa zasoby, tego nie doczytałem. Okej. Czy chcę trzeci zasób? Tak, bo... tak, zrobiłem karty, dobra. Ojej, dobra, tego zagrajmy. Oni są mocni tu, no i... dobra, zobaczmy jak to będzie. Teraz będzie atakował ten tu. On... ma możliwość do osiągnięcia zwoju. Okej, poświęcimy na zasób. Zagramy to. Żeby zabezpieczyć tą jednostkę jeszcze bardziej, zagram jedno wysypisko. Tutaj przeciwnik, atakując wręcz, dostaje jeden punkt obrażeń. Okej, dwa tutaj dostanie. Muszę się pozbyć tych po prostu, bo... są mocni, bardzo mocni, to bym był. Teraz zaatakuję znowu. To poświęcę na zasób jeden. Co zrobię, to zagram totem. Starożytny doda jeden punkt ataku jednostką. Czyli jeden punkt życia mu zostanie. Ten używa do dosięgania zwoi tych zdolności. Ten teraz padnie mi tu. Co chcę? Czy chcę tego, czy przyzwać, czy tego? To sobie na zasób zamienię. Chyba tego Brother of the Wolf zagram. Trzy rundy. Ten padnie. Może go w tym rzędzie. Zobaczymy. Przeciwnik na to odpowie. Sporo kart posiada. 8. Komputer. Zniszczy mi tego. Niestety. Tu dwie karty sobie wezmę. Nic specjalnego nie dostałem niestety. Może tak zrobiłem, że tego wilka tu. Jakbym zagrał to... nie, nie chcę. Okej, w przyszłej rundzie ten, jeśli się nic nie wydarzy, padnie. 1-1 dostał. I przyzwał oczywiście kogoś, bo czemu by nie. Teraz będzie atakował. Dobierzmy kartę. Niestety 2-9 mi się tu trafiło. Zatrójmy go. Muszę się go pozbyć, to koniecznie. Wzmocnimy tego. Czyli wytrzyma atak, ale... okej, okay, niech. Dlaczego? A, bo to jeden więcej. No nie. Przecież to... było tragiczne. No i kolejny wilk. Co chcę, to pozbędę się tego tu. Chyba, żebym zagrał to, to by... 4 obrażenia dostał. Tak to zrobię. Zagramy jeszcze ten czar po jednym obrażeń tu. Ja zagram studnię teraz. Wszyscy tu będą wyleczeni. O jeden. I ten padnie w końcu. Dobra, mamy czyste pole tu do popisu. Wróci mi do ręki, chyba z różnicą mi to. W sumie chyba lepiej. Wezwiemy kolejnego wilka. Tu
praktycznie ten duel wykończony jest. Ciągle ma dużo kart w ręce. Znowu wrócimy go do ręki, no nie. Nawet lepiej, teraz przecież mogę sobie znowu odnowić obliczanie. Countdown u tych wilków i zaatakują w przyszłej rundzie, zaraz jak wejdzie do gry. Enlightenment. Ranger. Będę to sobie, ponieważ tak nie ma żadnych jednostek. Dobra, to wezmę tego. No i miałem zagrać tego wilka, żeby odnowić te odliczania. Ech, bez różnicy w sumie. Na karty poświęcimy. Super. Kolejną istotę dostaniemy. Tu zagramy. Tą Sister of the Fox. Dostajemy kolejną kartę. Tu to padnie. Tu dwa obrażenia. Okej. Łatwe, o wiele łatwiejsze niż poprzednia próba. Co dostaniemy? Kolejne Eye of the Eagle. Eye of Eagle. Dostaliśmy, no nie, to Imba. Połączenie, że tak powiem. Sporo kart mam. Co bym się pozbył, to... Albo może na zasób jeszcze, tak. I teraz będę mógł wezwać tego wilka. Tu będzie... już... prawie koniec. Można to zrobić tak, że tego już wykończę nawet. Okej. Kolejny padł. I tu trzy obrażenia muszę zadać jedynie. No nie, przesunął mi tego, no ale to mu nie pomoże. Na sąsiednie losowe pole. Dobrać mogę karty. Okej, zakończmy to. Wrócimy buffa. Tak mu nic to nie dało. I już po próbie jednej. Dosyć szybko poszło, nie spodziewałem się. 338 zł. Ludzie wiary. Czy tutaj... Nie no, nie było napisane, że... da się nam z dwoma zasobami. Przyjdąłem. Zaczyna z przeciwnik z kapliczką i trzema zilotami. Czyli trzema jednostkami jeszcze. Dosyć sporo ma tego. Tutaj 4 aż 2 życia. No tak, to daje 1 punkt życia. Ładna ręka, nie powiem. To możemy się pozbyć. Dwa odliczenia tego. To muszę usunąć jak najszybciej. Najlepiej. Czyli gdzie go chcę jeszcze? Może chcę kartę jednak. Nie, może być. Będę miał już 2 zasoby, czyli większe możliwości w przyszłej rundzie. Teraz będzie atakował. Mamy 2 fajne karty. Na razie do... rzucę ten czar. I tego mogę poświęcić bez wyrzutów sumienia. No nie. Niedobrze go tu ustawiłem. Jednak miałem go na górze czy gdzieś ustawić. No cóż, będę się męczył teraz. Kurczę, szkoda go tracić ten jeden zasób. Jego się gra głównie dla tego jednego tu dodatkowego wzrostu grą. Mógłbym za poświęcę wilka dla zasobu i dla trójjednego będzie jeden mniej. 10 punktów życia mają już i dole, czyli normalnie tutaj w tym. Mogę, czy chcę poświęcić to. Dalsze te 3 rundy to wytrzymię tu. Dalsze jakieś obrażenia. Tak, a poświęcę jednego tego weterana niestety. Jedna z lepszych kart. Jeden nie jest, okej. Trzy punkty. Okej, będzie 5, pięknie.
zasobów w przyszłej rundzie. Powinienem poświęcić, ale daruję sobie. Teraz mogę poświęcić na dwie karty, ponieważ za dużo ich nie ma. Nie, jak to zagram przecież, to nie będę mógł zagrać tego, co chcę zrobić. Bardziej, ponieważ już jednego się pozbędę, kolejnego, i zostało mi dwóch. Co on zrobił? Aha, tą jednostkę jak się poświęca, to można dwa punkty obrażeń zadać. Okej, tego przesuniemy tu. Tu dobierzmy sobie dwie karty, dosyć fajne. Przyda mi się bardziej jednostka na razie. Mało zasobów muszę poświęcić w przyszłej rundzie wilka. Na zasób, albo nawet lepiej to wilk. Tutaj i studnia życia. Okej. Okej. Można bez problemu. Pozbędziemy się tej kapliczki. 8 kart ma na ręce, no spoko, że nic nie zagrywa. Super, mi się trafiło. Kolejna karta. I jeszcze ten, to będzie szybkie teraz już. King Falls Bay. Niezły. Dosyć mocny. Dwie rundy, nie zginie nawet. Ale zrobimy to tak, jednakże przesuniemy go tu. Czy chcę kolejną studnię? Nie, nie potrzebuję, ponieważ i tak mam przewagę sporą. Sister of the Fox będzie karta. Dobra, niech atakuje. Teraz już jest mały problem tu. Ciekawie się stało, że... Trzy obrażenia, czyli może paść. Ale to poświęcę na dobranie kart. Tego z moc, albo nawet nie, lepiej zrobię to tak, że nie będzie tak. Mógłbym wilka wezwać sobie na za 5, tak, lepiej to zrobić. Muszę dobrać jeden zasób może. No nie, 5 ataku. Jeden życie jeszcze. Ajajaj. Teraz ten zaatakuje, ten padnie. Okej. Może być jak najbardziej. Poświęciliśmy na dwie karty. Powinien był zasób dobrać karty. Trzy obrażenia, akurat tu będzie ta linia wykończona. Może weźmiemy tego wilka sobie. Okej, zakończę. Ten padnie ładnie. Ten jest bardzo dobry, jeśli jest dużo wilków, że... Muszę zrobić to. Także zagram tego, że pozbędę się, no. Tutaj padło mi. Okej. Mam dużo kart. W sumie nieprzydatny nawet za bardzo. Zasób. Jeden idol padł, ten padł tutaj mocny. Przez to kolejnego wilka. Ma nieustępliwy, bo miał plus jeden aż. Obierzmy może karty. Raczej losowo bardziej wyrzucam to. Może być ten wilk w takim razie.
Okej. Sześć życia tu. Trzy praktycznie. Chyba jakieś czary tylko. Są wszystkie wzmocnienia z jednostkami. Biorę dwie karty. Ciekawe, jaka jest maksymalna ilość na ręce. Mam teraz 8 już. Oko. No dużo tych wzmocnień, bardzo. Wydłużę tej. Oczekiwanie na kolej swym, ale to. Jeszcze bym nawet tego tu wezwać. Nie, nie mogę, nie mam zasobów. Ale gdzie on jest? Myślałem, że go wezwałem. Okej, to będzie koniec. Raczej tu ten padnie, ten padnie. Dobra. Jeszcze się nie skończyli. Jeden punkt życia ten. I wezwał tu jakichś mocnych na tym. Co mogę zrobić? Te dwie karty sobie dobrać. Pięknie. To by mi pasowało nawet. Może nie do końca jednak. 4. Pasujemy. Ok. Rzucimy ten czar. Railing plus 2 do ataku w tej rundzie i wszyscy mają odnowione od countdown na 0. Padli tu, tu padli. Wszystko wyczyszczone. Pięknie. I kolejne złoto. Za to sobie możemy kupić zwoje. Kupmy. Jeden. Pięknie. Scroll. Dosyć fajna karta. Zwyczajna. Ale dosyć fajna, ponieważ zwiększa zasób, jak wchodzi do gry. Czyli dosyć fajna. Chyba będę mógł to sobie. Kupmy jeszcze jedną. Order. Zwyczajna. Jeszcze jeden. To jest zwyczajna z energii. Albo wiecie co, jeszcze parę kupię. Do 6000. Rozkład. Niezwykła karta. Pierwsza, taka lepsza. Zwyczajna. Kolejna z order. Scrollfood, coś by się mógł. Kolejny order. Same common się trafiają. O proszę. Ale to nie jest za dobre. Mam już tego dosyć chyba w tym postałem. Ostatni zwój. O, nic specjalnego. Jaka to jest? To jest zwykła. Wszystkie to są zwykłe. Okej, jedna tylko. Kupiłem ile? 2, 4, 6, 8 kart. W tym jedna niezwykła się tylko trafiła. Czyli bym mógł zmodyfikować sobie nawet mój deck tutaj. Co bym chciał? Tutaj to mam moją kolekcję karty, które, która to była. Ta jedna fajna, taka ota właśnie. Dodałbym. Tutaj mam 51 kart, co chcę usunąć, to muszę potem według, może według kosztu. To mogę usunąć, tej nie lubię. Karty w ogóle nieużyteczne.
Mamy 50, znowu mogę save zrobić. Nazwijmy sobie tu go jakoś pierwszy deck. Pierwsza talia growth moja, oczywiście. Teraz jakbym chciał... Okej. W tym momencie mogę zakończyć odcinek. Trzymajcie się, do następnego razu.